Ukraina wysłała do Brukseli wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Jej ambicje wspiera Polska i 7 innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Dziś po południu w Brukseli ma dojść do rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącą Ursulą von der Leyen. Ukraina czekała na to 30 lat, mówi prezydent kraju Wołodymyr Zełenski. Na członkostwo Ukrainy w Europejskim Sojuszu. My wybrali swoje prawo bути... Podpisałem wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Został dostarczony do Brukseli i oficjalnie zarejestrowany. Wywalczyliśmy nasze prawo do bycia ze wszystkimi w Europie. Na tej ścieżce Kijów otrzymał wsparcie państw Europy Środkowo-Wschodniej. List otwarty do instytucji europejskich skierowali prezydenci Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii. Wzywamy państwa członkowskie Unii Europejskiej do mobilizacji wsparcia politycznego na najwyższym szczeblu dla Ukrainy i umożliwienia instytucjom Unii Europejskiej podjęcia kroków w celu natychmiastowego przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej i rozpoczęcia procesu negocjacji. Ukraina jest jednym z nas i chcemy, aby znalazła się w Unii, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej. Unika jednak złożenia jednoznacznych deklaracji. Mamy proces zbliżania z Ukrainą, czyli na przykład integrację rynku ukraińskiego z jednolitym rynkiem unijnym. Jest bardzo wiele tematów, w których współpracujemy. Możliwość szybkiej ścieżki, której zwolennikiem jest Polska, w Brukseli napotyka na znaki zapytania. Dlatego dziś rozmowy w tej sprawie podejmie premier Mateusz Morawiecki, przekazał rzecznik rządu Piotr Miller. Dzisiaj po południu w Brukseli spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Tematem będzie systemowe wsparcie dla Ukrainy w kontekście jej członkostwa w Unii Europejskiej. Według ukraińskich mediów kandydatura Ukrainy w Unii może być jednym z argumentów, po które Zełenski będzie chciał sięgnąć w trakcie negocjacji z